Jeśli nagle odkryłeś nowe czerwone plamki na swojej skórze, nie martw się. W tym artykule powiemy Ci, skąd się one biorą i jak powstrzymać ich rozprzestrzenianie się. Naczyniak to mały niegroźny guzek zbudowany z naczyń krwionośnych. Może powstać na skutek dwóch czynników. Pierwszy, wiek. Wiele osób zaczyna zauważać u siebie naczyniaki po 30 roku życia. W takim przypadku wyglądają one jak małe wypukłe ciemnoczerwone pieprzyki umiejscowione głównie na tułowiu, rękach i ramionach. Tego rodzaju naczyniaki wywoływane są po prostu zmianami w strukturze skóry i naczyń krwionośnych. Drugie, problemy zdrowotne lub niezdrowy styl życia. Jeśli naczyniak wygląda jak mała plamka i zaczyna się lekko rozgałęziać, może to oznaczać problemy z wątrobą, układem krwionośnym lub hormonalnym. Zwykle naczyniaki nie sprawiają problemów i nie stanowią zagrożenia dla życia, ale najbezpieczniej jest pokazać je lekarzowi. Jeżeli zauważysz, że naczyniak zaczyna zmieniać kolor, rozmiar lub kształt, czy też zaczyna krwawić, to niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem. Warto też zapobiegać ich powstawaniu, prowadząc zdrowy tryb życia i stosując odpowiednio zbilansowaną dietę. Pij dużo wody, jedz świeże warzywa oraz owoce i nie zapominaj o zdrowych tłuszczach, takich jak te pochodzące z awokado i oliwy z oliwek. Pamiętaj także o aktywności fizycznej. Te proste zasady pomogą Ci w dużym stopniu zapobiec powstawaniu naczyniaków, ale również zadbać o piękne ciało oraz zdrowie.